Był to zwykły dzień podniebnych piratów. Właśnie, zatrzymaliśmy się w naszej fabryce, to jest, nie, fabryka chmur. Ja myślę, że właśnie, to jest fabryka z rybu. Przedyskutujmy, nie, to jest temat fabryka tego, chmurów. Że ja to nie jest teleporter! To właśnie tutaj jest jak wytwarzana możesz? Największa fabryka na świecie. Nie. Czemu się spychacie? Wow. Jesteście nienormalni! Przecież to było genialne! Tuż spadł! Tuż spadł, co nie? Ja spokojnie! Najlepszy no reakcje, sami mówić. Siebie wykończymy! Bardzo pewnie! Ma no jak tylko nie pis z wykrzyknikiem, kurde, sprawdzaliśmy, działa! Spadłem. Dobra, też. Proponuję rozejrzeć się po tej fabryce, to będzie zła mapa! Ja proponuję nie schodzić z tego statku, bo tu jest ja bezpiecznie! Się ej, Furman nie był trajtorem i się zabił chyba! Co? Czy tu można zejść bezpiecznie? Jak naprawdę? Nie da się zejść bezpiecznie! Nie da się zejść! Da się zejść! Da się zejść po drabinie, nie da? Jak ktoś cię spycha w drugiej minucie, w drugiej minucie. Możesz po tej hops, dobra. Co mam robić? Słychać zepchnięcie. Ej, co to za strzelanie bez... Mano, jak we mnie strzelił bez podstawy. O, Kotar. Da się tam wejść? No właśnie. Teraz droga dedukcji. Zabijcie Manojka, dobrze. Jak strzelał bezpodstawnie, dobra, jak... Wow! Kogo? Ktoś się strzela, nie mogę ukryć. Ej, nie zrobiłem tego specjalnie, po prostu. Ej, Paweł! Kurde, Paweł, już shotguna? Nie, bo ja jestem detektywem! Ej, nie mam broni. Nie ma jego ciała tutaj. No ja strzelałem do tego, ja strzelałem do Manojka, bo do ciebie strzelał. O, ciało Furmana, martwy. A, okej. Ej, a ja nie mam broni. O, Winda! Paweł, ej, ktoś we mnie strzela? Proszę nie strzelać. Winda przyjechała po mnie. Windykator zbrodni! Na górę! Działa! Wow. Działająca winda, to ci zagwozdka. Patrz, kolejna winda! Pewnie jakie tu są miejsca! Wow. Pewnie jeszcze kurde, wirus! O, winda! I się spuściłem na rej. Ej, dobra, widzę ciało Pawła. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. A ostatni, którego widział, jest Manojek. Także dodajcie. Wiesz co, widziałem przed chwilą Manojka, umarł. Dodajcie dwa przez dwa. Ta mapa jest zła. Kto go zabił? Co? To są teleport? Co tu się w ogóle wydarzyło? To jest mapa na snajperze w ogóle. Co tu się w ogóle wydarzyło? To są teleporty? Nie. Manojek we mnie celował. Uważaj, Flatar, na niego. Nie, Paweł był detektywem, a Furman traitorem, ale to już wiemy. Czyli krótko mówiąc, Hadesiak, wszystko się wyjaśniło. Ale nie, on mnie mógł zabrać. Prosta sprawa. Jak to? Jak Manojek we mnie celował i we mnie strzelił. No bo właśnie Manojek bezpodstawnie zaczął zabijać obywateli. On wiedział, że jesteś traitorem. Dodajcie 2 plus 2. Sorry. O nie. Co? Ej, nie, co się stało? Ej, co się stało? Ja wskoczę. O nie. Nie ma? Furman, proszę odejść. Ej, tutaj nie ma broni, przynajmniej ja nie widzę. No ja też nie mam. Wiesz co, są na początku. Mam, Famasa mam. Ja tutaj jest, czuję się... Na szczęście jestem... Ej, Paweł, stań tutaj na tym. Ej, tam Furman, tam nic nie ma. Tam mnie pchał. Admiral. Nie pchać mnie. Tam nic nie ma, możesz przeskoczyć. Hop. Nie, no nie zgadza. Ja też co? Ej, ja znowu jest nie ma. Proszę przejść boczkiem. Furman. Nie, przeskocz, będzie mi no, panie Pawle, idź. Trzeba przeskoczyć, chodź. Przejdźmy boczkiem. Boczkiem na pewno nie. Boczkiem? No jak to nie? Flotar, flotar. Mam przeskakiwać? No dobra, no. No ja i chcę... wiedziałem! Kto to? Boczkiem! To? Jak widziałem, nie wiem, jak Furman zniknęła wirota. Czy plaga chyba zębna, albo Furman, kto za Furman ja zabił? Gdzie to się idzie dalej? Dobra, trzeba Furmana zabić, tego gnoja. Ja uciekam. To są dobra. Pojechali. Do mnie. Co mam robić? Dobrze, przechodzimy. Co ci robisz? Jak ty tu wskoczyłeś? Halo, Floti. Chowaj się, zamordują. Ej, co to za zajmowanie się? Daj mi się schować. Gdzie jest guzik? Ło, zabijają się. Czy tu można tu jechać? Wszyscy zabijają dla niego. Ej, zabił Bladiego Manojek, więc ja go zabiłem. Zobaczcie, czy był traitorem. Bladi to jest chyba zemsta za te wszystkie spytania. Wydaje mi się, że plaga jest, on za mną chodzi. Ja cię osłaniam przecież. Jasne. Ej, Flotar. Diabeł? Manojek był innocentem. Albo nic. Dlaczego strzelał do niego? No nie wiem. Manojek, zabijasz ludzi, kiedy jesteś niebieski. Nie strzelałem do ciebie, Bladi, strzelałem. Ej, strzelają mnie! Tam strzelają! Ale zabiłeś go! Mnie nawet nie trafiłeś, no to jakim strzelałem? Gdzieś strzelają. Obroniłeś diabeł. Ej, Flotar nie żyje. Tam u góry ktoś strzelał. Manojek, przestań zabijać bez podstawy. Ej, plaga był. Obroniłeś diabeł. Kto tam u góry biega? Plagę zabiłem. No kto mnie bije? To czas! No właśnie nie! Widziałem, to kto w końcu plaga jest? Był, zabiję Plagę. Czekaj, Hadesiak jest nad tobą, nad tobą jest Hadesiak! Plaga był zabójcą, ja i go zabiłem! Się dostał. Jest na dachu. Kurwa, nie wierzę! Jezus!
diabeł był! Nie, nie był. Laczewki. Nie, nie, diabeł nie był, był Hadesiak, tylko nie wiem gdzie jest Hadesiak teraz. Rozpadło mi jego ciało, no co mam powiedzieć. Chciałem go zepchnąć! Gdzie jest Hadesiak? A kto mnie zabił? Nie wiem, kto się zabił. Ja nawet nie wiem skąd strzela. To był Paweł od samego początku. On znowu do was wszystkich początku. Strzela, Furmana. Nie, ja jestem Innocent. No ja też jestem Innocent. No teraz serio, ja wiem, że zostaliśmy we dwóch, ale dalej jestem Innocent. Ja też jestem. Paweł, Paga, gdzie twoje tylko ty zostałeś przecież. Paga, gdzie twoje ciało się ukrywać. Wypaliło? Hadesiak, znaczy Paweł, możesz załatwić w końcu dużo tego niżej Hadesiaka? Dużo niżej, na samym dole. A no, co odpowiadasz na odwrót podpowiedz? Dużo wyżej, Paweł! Dużo wyżej! O, dzięki! Niezbyt wyżej, ale troszkę wyżej, wiesz, jedno piętro na przykład. Dobrze, jeszcze musisz! Paweł! Brawo! Paweł, wierzyłem w ciebie. Hadesiak, wiecie jakim jest rakiem? On mnie zabił, będąc traitorem i zrzucił moje ciało z wysokości. Nie, ono spadło, bo chciałem cię podnieść. Spadł! Właśnie! Ale dobra, sam spadłem. A, i powiedzcie mi, że się wciąż. Nie. Cześć się, cześć się. Teraz. Tak, nie spadujesz. Nie dobra, Flotar! Nie. W imieniu prawa nie wolno ci... Czemu? No, pokazałem prawa. Fajną miejscówkę, nie zabijaj mnie. Ja to schodzę. A potem nas tam zabijają. Nie! No tak, co no to bo... jest? Co to był? Przepraszam, jetpack awaryjny użyty. Wow. Uwaga! Przepraszam, ale kusiłem. Ej, diabeł chciał mnie zepchnąć. Ale jestem bez... Jestem z tego, że się zepchnął. A cię rozkowałeś? Nie strzeliłeś! Jestem traitorem. Nie strasz mnie. Czemu ja mam tak mało chapców? Gladys też może mnie sprawdzić, po prostu się wygłosiłem, bo jestem... Nim się strzelałeś. Ja idę na górę. Macie jakąś broń? Może będę tylko pistolet. No właśnie, ja mam słom. Policja! Manojek we mnie strzelał. O, zginąłem, Flotar coś knuje! Widzę tego, Manojka. Zamówił kebaba! Manojek we mnie strzelał, to się broniłem. To było samoobronie. Aha. Flotar coś o, nie, no diabełku! Flotar kupuje coś w Secret Roomie! Znaczy w tym... Na pewno. W pokoju traitorów. On poszedł, bo mu domofon zadzwonił. Tak było. O ty! Jakie zło! Dlaczego zabi... Aha. Uratowany. Diabeł, stój! Dzięki. Proszę. Co to było? Co to było? Gdzie jesteście? Mówiłem. Mandojek, bezpodstawnie mnie oskarżałeś. Nie bezpodstawnie. Bezpodstawnie. Nie bezpodstawnie. Nie bezpodstawnie. Oczywiście! Aha, został Flotar, który... Dziękuję, że mnie nie zabiliście. Spoko, spoko, spoko. Nie wiadomo, rusz, się rusz się, bo już chcę cię zabić. No nie, jeszcze się nie ruszyłem. Dobrze, jeszcze masz, nie 10, możesz. Masz 10 sekund. A no co? Ja nie strzelałem. Możesz. No kurde, Furman, no. Dobrze. Co to było? Ja tylko widziałem to z daleka, ale domyślam się. Flotar, twoje 10 sekund minęło, sorry. Ała! Najpierw trawę mnie może trafię. No. Trafił! Ale wiesz co, panie Pawle, ja tutaj tak troski... Co się stało przez tą rundę? Może mi ktoś... Ja dwóch zabiłem. Ty mnie zabiłeś? Ja cię zabijałem. Się ludzie ogólnie. Hades się schował i zabił. Ogólnie ludzie się pozabijali. A, czyli Hades jednak znaczy był. Znaczy ja Admiro to zabiłem jak... A snajperka jest słaba. Snajperka słaba. Trzymajcie W, pamiętajcie jak zaczyna się grać. Trzymajcie W. Nie, no dobrze. Ja teraz już widzę, że chłopak już przestało obowiązywać. Zabijamy się bezpodstawnie, gadamy jak jesteśmy martwi. Zepnął mnie ktoś z góry. Ała, no nie pić! A. Halo? Paweł, stachłem. Paweł kogoś zabił, widziałem. Nieprawda, nie strzelaj, plaga, widziałem. Nie strzelaj do mnie, nie strzelaj, plaga. To kocioł, nie! Jak nie strzelaj? Bo on do mnie strzelił. Na pewno. No sprawdź go sobie. No to daj mi go sprawdzić. Czekaj, ja mam sprawdzić. No, co? 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 Czekaj. Broń wyrzuć. Chciałeś mi zepchnąć. Ej, widzę kogoś ciało. Rzuciłem. Manojka na dole. No, widziałem. No. Powiedziałem stop. Ale ty mówiłeś stop, żeby ja cię nie spytałem. Nie, no stop, bo chciałem się rozbić. Nie, no proszę. No kurde, Admiros, wiesz co, teraz to Paweł był traitorem? Tak, Paweł był. Dobra. Ej, kto został jeszcze? Zabił Furmana. Ale smutek. Dobra, zobaczymy w tej rundzie, Admiros. No i co, zabijesz mnie? Bladiego. Bloody był innocentem. Okej, skoro tak. Tak, Bloody był innocentem. Aha. Ale chciał mnie zepchnąć. Nie chciałem, to też go... Ty mnie zepchałeś. Nie no, chciałeś mnie zepchnąć. Diabeł, no, nie. Diabeł, ja zabiłem Pawła, nie strzelaj do mnie. Widzę Admirosa. No to jest. Chodź zobaczysz, to jest... Dobra. Jego zwłok.
Kogo? Zabił furmana przy mnie. O, admiros, znaczy farmuna. Też, au. To tu leży, obladnie. No obladnie, bo ty go zepchnąłeś. Zrobimy tak, go ostatni bastion. Tak, bo się spychaliśmy, co nie? Nieprawda, tam widzę manojka. To było jednostronne. No, a, dobra, idziemy sprawdzić jeszcze manojka? Wszystko jest. Zacząłeś mnie spychać, tak, o bez powodu. Jak ja zacząłem cię spychać, nie, to powiedziałeś stop, 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 stop. No bo przestałem cię spychać, ja się nie spychałem już. No, no, no. Jego ciało i co, jest czy nie? Aha. Mhm. Aha. Gitara, siema. Czas na przerwę. To było mistrzostwo. To jest, czy nie? No, powiem ci tak, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja już nie mogę powiedzieć, czy jest. Hades zawsze wybiera jakieś... No elo! Już czuję. Wow! Ładnie. Ale menda traitorska Hadesiak, jak zwykle. Ale źle. Na runda. Jak ty nie byłeś. Czemu? Znowu jestem detektywem. Znowu się zabiję. Dobra, uwaga, będę leciał, zabiję się zaraz. Fajnie ci to wychodzi. Dobra, dzięki. Jasne, że no, tak. No poczekam. Propsuję twoje latanie. Lubię dźwięk twoich łamanych kości. Cześć, Lothar, czy mogę tutaj zająć? Cześć, mamo. Uwaga, Hades się chowa. Nie, Lothar, chodź, ukryjemy się. Żeby Hades znowu kamił. A zawsze Hades się chowa. Za mną. Za mną. A bo ja jestem takim... Ej, utknąłem. Do tego miejsca? Do secret room. To może ja cię uwolnię. Nie, może mnie nie zabijaj bezpodstawnie. No mógłbym, ale nie chcę. Mógłbym, ale nie chcę. Mógłbym, ej, ja w ogóle tam na dole jestem jeszcze. Czyżbyś był traitorem? Czekaj, jak się wchodzi tam na dół? Tu jest aj, bezpieczny. No, Manojek, co kupujesz? Nikt tam tutaj nic nie zrobi. Kupuję, stoję tu i się ruszam. A Hades oszukiwał. Nie, tam nic nie ma. Po prostu się tutaj schodzi. Bo mówił, dobra, że utknął, a nie utknął. O, patrz, Hadesie, przecież jak ty nas zabijasz. O, no, wszyscy przyszli, witam. Jeśli ja porwał utknięcia, to ja utknąłem. Admiros strzela, dobra, sprawdzam Admirosa. Admiros jednak miał podstawę. Ale Admirosku, jak mi przykro. A Bladi jest? A Bladi jest strasznie. Halo, utknąłem. Nie chciał mnie zabić. Jezu, myślałem, że Bladi chciał mnie zabić. Nie, nie chciałem, co ty, Flotter, jestem zawsze przyjaźnia stawiony. Chyba, że zmienił się poza nami. Jak przyjaźń? W jaki sposób to znaczy? Na stówkę. No ja mówiłem, że Hades jest zabójcą, ale czemu... A co zrobiliście Hadesiakowi? Jak byłem zabójcą? Ja zabiłem tego Admirosa przed chwilą. A jak dobra, a ale... Czemu macie? Flotter, ufam ci. Nie mają traitorem, typie. Ale czemu go zabiłeś? Weźcie mi paragraf, który to udowadnia. Ale nie wiedziałeś, że był... Podaj mi rękę. Wiedziałem. Mam takie przeczucie. Nie zbladzi teraz, zabiję cię. A da się strzelić. Strzel mu głowę, nie podawaj. No. Widzisz? Ciemieszku. O! Co ty robisz? Okay, ja tu muszę się gdzieś skitrać, dobrze? O! No, wejdziesz, dawaj. Dobrze, no, wejdziecie. Weszłeś! Nie, no weszłeś. Nie! To gdzie wchodzi, się pytam się. Wejdziesz. Nie wejszłeś. Musisz, Mana, jeżeli chcesz, to ten. Jeszcze raz musisz przycisnąć. Ja wiem, wiem, ale boję się, że teraz jak tam wyjadę, posadzić, to mnie zabijesz. A, dostać w środku. W sumie mógłbym tak zrobić. Nie, mnie już tam nie ma. Jest może żywy ten detektyw? Jest. Innocent, możesz tu podlecieć, żywy. Masz jetpacka, może Paweł? Nie będę tego robił. Nie, bo utknąłem w rowie i nie mogę wyjść, naprawdę. W rowie. Ale w rowie utknęłeś. To chyba niedobrze, diabeł. To chyba, trzeba. Jak się czujesz w tym? W takim wieku, kurwa. Czujesz ciepłe pod muchem? A weź tutaj drzwi może jakieś... No nie ma tu nic właśnie. Na pewno jest. Na pewno da się wyskoczyć. No weź, idź dalej, idź prosto tym tunelem. Tam nie ma nic. O nie. O tutaj ja jest. Ja jetpacków wolę nie używać, bo one są śmiercionośne. A tam nie możesz pod tym przejść? Pod tym no tu nie ma nic. A pod tym nie możesz przejść? Pod... Nie. Byłeś? Mogę, ale tam się nie da przejść. Byłem tam. Na pewno się da. Zastanawia mnie jedna rzecz jeszcze. Jaka? Żeby zostali sami traitorzy już? Nie. Chyba nie. Użyj się języka hiszpańskiego. Espaniola! To na pewno się przyda. Manolo, użyj swojej teletubisiowej siły, panie Pawle! Dobrze! Teletubisiowa siła! Zatańcz do słońca, czy coś? Zatańcz do słońca! Zatańcz ze słońcem! Czekaj. To jest takie smutne. O, biedny Paweł. To jest rejście. Ej, nie widzę go normalnie, fuck! Smutne to było. Czekaj chwilę. Jest, kurwa! Wyszedł. No to, co no jest grane? Wyszedł diabeł. On był niewidzialny przez chwilę, czy co? Nie, diabeł no, się zdrowo ty patrzył na dół. On poszedł sobie, a ty go nie widziałeś po prostu. No. Najgorsze jest to, że się zjebałem na głupi... No. Pasz. Spoko. Spoko. Ale to w końcu gdzie on jest? Spoko, teraz? Spoko. Na nie mogę ci powiedzieć. No co nie możesz? To by było oszustwo. Nie, żadne oszustwo. Tam nie trafi. Żartujesz sobie, no nie prawda. Wierzę, jak to wygląda śmiesznie.
No nie. Czemu? Komiczna no, sytuacja. Co? Dlaczego? Takie śmieszne to. I rzuć w niego torebką. Dobra, co? Oni już wiedzą o tym. Paweł patrzy do tyłu. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle do mnie, coś się tutaj strzelają. Dobra, Paweł, musisz uciekać! Wzywaj helikopter! Uciekaj stąd! Nie, zostawcie mnie! Jestem tylko teletubisie, mam pustą torebkę! Paweł, schowaj się za kolumnę! Czy tylko ja z nim zostałem? Spokojnie, Pawlacz, już idę. Tak, nie wiem. Schowaj się, schowaj się! Pawlacz. O, żeś ty! Jaki jesteś? Co powiedział Pawlacz? Pawlacz. Ja. Paweł, dobrze, zabić. A co? Z czym ci zdarzyło? No nie wiem. Jam Pawlacz. O, yes. Nie! O, nie! Ty zły człowieku! Ale jam! Czemu wy robicie takie rzeczy? Gdzie on jest? No, chodźcie do mnie. I tak oni muszą mnie zabić. Powiedziałem. Paweł, weź się wychyl troszeczkę. Paweł, powiedz, nie, nie wychylaj się, panie Pawle, bo Hadesia chce się zabić. O, idzie, idzie. No, i... A, nie da się strzelać. Idzie zima. Idzie zima. Znaczy, musieliście, to już nie. Musieliście trafić pomiędzy kracie. Wiosna już idzie. Między ja kracie. Nie, to ty musisz to zrobić. Ten teletubbiś wygląda. No i teraz Paweł umiera, no. Wow. Paweł ma dobrego cela. No, bo Paweł grał dużo w... tego, w Simsy. Tam trzeba dobrze klikać, trzeba, żeby... Kurwa! Co to było? Dobra, to teraz komiczna sytuacja, część druga. No dobra, dobra, oglądamy dalej. Niestety, ale Hadesiak, przestań. Potrwa, wiesz? Powodzenia. Dobra, a co się stało z Hadesiakiem w końcu? To musicie zabić czata, z tym, aż ty nie musisz zabić. Właśnie, Paweł, nie spiesz. Spoko, mam jeszcze dwie minuty. Do tej pory do ciebie nie dotarł. Ale bieganiem w kółko Hadesiak nie chce. No właśnie, ty nie masz nawet jak zejść stąd i się zabijesz po prostu. Paweł, masz wygraną w kieszeni, bo Hadesiak nie ma jak stąd zejść. No, luzik. Nic nie robić. A Paweł dalej nie wie, gdzie on jest. Tak no. Ja nie wiem, gdzie on jest. Hadesiak, może kup sobie coś do latania. Myślę, że możemy mu powiedzieć. Admiras, myślę, że nie mam pieniędzy. Kurde. A skocz na dół. Hadesiak, tam jest jeszcze jedna, widzisz? No, no nie, zabiję go. Do wody skoczyć, do wody musisz od razu skoczyć. Dawaj się, albo leć do wody. Jak się rozpędzisz, to skoczysz do strumyku. On gdzieś tam był, nie? Nie ma wyboru, Hades. Dawaj, Hades. Musisz do strumyku skoczyć. Jezus, jaki strumyk? Może spróbuj się wspinać. Ja nie wiem. Ja nie chcę się wychylać, bo się boję, że mnie zabije zaraz. Do strumyków skoczyć, to jest jedyny sposób. Dawaj, spróbuj, może się uda. Dawaj, no co? Nie? Masz 9 żyć. I tak nie masz, i tak nie możesz nic innego zrobić. Ja byłem traitorem, zabiłem połowę mapy i skoczyłem. Ale nie. Ale jak nie był traitorem, też ej, słuchaj, najgorsze jest to, że ten kot jest w takim kolorze prawie, że tych krat, nie? Paweł, jak Paweł, biegnie, patrz, to się myli. Paweł, weź się wychyl, ale on nie wychyl się. Nie, idź na kratkę. Nie widziałeś go ani razu. No dobra, to trochę, jeszcze minutę mamy takiego spokoju, co nie? Ale co no, gadasz? Może pogadajmy sobie. No. No. A gdzie on wygrał? Paweł, on był pod tobą, na piętrze. Pod tobą, no. Na tym mniejszym. O nie, no bez jaj. Chodziliście w